Morawiecki staje ramię w ramię z górnikami protestującymi w sprawie limitów metanu dla polskich kopalń. Piłkarze mówią o zimnym prysznicu, jaki dostali w Pradze. A co mówią dzisiaj politycy? W Radiu Z za chwilę, szósty dzień tygodnia. Minęła właśnie dziewiąta. To kolejna próba ataku na polski przemysł energetyczny i górniczy. Tak o dyrektywie metanowej proponowanej przez Komisję Europejską mówi Mateusz Morawiecki. Premier poparł górników protestujących wczoraj przed siedzibą komisji w Warszawie. I możemy w związku z tym razem my, przedstawiciele rządu i przedstawiciele strony społecznej, związków zawodowych, razem proponuję, pojedźmy do Brukseli, bo mamy tutaj wspólny interes i identyczne zdanie. Dyrektywa metanowa ma za 4 lata zmniejszyć dopuszczalny poziom emisji metanu podczas wydobycia węgla. Według górników doprowadzi to do zamknięcia polskich kopalń, które tych norm nie spełniają. To nie jest wolny weekend dla polityków. Jak co tydzień ruszają w Polskę. Donald Tusk będzie na Śląsku, politycy PiSu m.in. w Gdańsku, Kielcach i w Łodzi. Niewykluczone, że pojawią się kolejne obietnice wyborcze. Nikt nie mówi jednak, ile to wszystko będzie kosztować, jakby budżet państwa był z gumy, komentuje ekonomista Sławomir Dudek. Partia rządząca i opozycyjna zachowuje się tak, jakby na świecie naprawdę była jakaś super koniunktura, nie było żadnych niebezpieczeństw. No i na tym polega pułapka populizmu. Także jakieś kolejne obietnice, moim zdaniem, nie ma na to pieniędzy. Według Dudka przy pogarszającej się sytuacji gospodarczej kosztownych, populistycznych obietnic nie należy składać. Takie są wiadomości Radia Z. Ta porażka to dla nas zimny prysznic. Tak o przegranym 1-3 meczu z Czechami mówi Robert Lewandowski. Biało-czerwoni zaliczyli falstart w eliminacjach do przyszłorocznych Mistrzostw Europy. O tym, co pokazali w Pradze, będą chcieli szybko zapomnieć. Musimy od pierwszych minut wejść dobrze mecz, dyktować nasze warunki, stabilnie i pewnie grać w obronie, ale w ofensywie próbować więcej. Z każdym meczem to jest jakby będzie walka i łatwo nie będzie. Mówi Lewandowski. Zaraz po meczu w Pradze Polacy wrócili do Warszawy. Dzisiaj o 16:00 trening dla zawodników, którzy wczoraj nie zagrali. Szansa na rehabilitację w poniedziałek w starciu z Albanią. A teraz mikrofon przejmuje Andrzej Stankiewicz i jego goście. Zapraszam na szósty dzień tygodnia w Radiu Z. Pytania, których nie boimy się zadać. Odpowiedzi, które mają znaczenie. I tematy, którymi żyje cała Polska. To jest szósty dzień tygodnia w Radiu Z. Oglądaj na radioz.pl i onet.pl. Zaprasza Andrzej Stankiewicz. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. To jest szósty dzień tygodnia w Radiu Z, najważniejsze polityczne rozmowy weekendu. Dzisiaj moimi Państwa gośćmi są pani Anna Maria Żukowska z Lewicy. Dzień dobry Państwu. Pani Katarzyna Lubnauer, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, witam. Pan europoseł Krzysztof Hetman, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry. Pan minister Błażej Boboży, wiceszef MSWiA Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. I pan minister Łukasz Rzepecki z Kancelarii Prezydenta. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Właściwie to powinniśmy chyba chwilą ciszy rozpocząć. 3-1, drodzy Państwo, w eliminacjach Euro 2024 pod nowym, znakomitym, doświadczonym portugalskim trenerem. Pierwsza minuta, trzecia minuta, jeżeli Państwo się spóźnili na rozpoczęcie meczu, to mogli Państwo włączyć telewizor, kiedy było 2-0. Zaczynamy źle tę eliminację. Kto z Państwa, drodzy Państwo, oglądał ten mecz i jakie wrażenia? Niestety oglądałem od trzeciej Pan minuty. Łukasz Rzepecki. Niestety oglądałem od trzeciej minuty. Czyli muszę się przyznać, że moje gapiostwo spowodowało to, że zobaczył. Dokładnie 50% bramek było uciekło. Już za nami, uciekło. Szkoda tego meczu, wyniku. Zasnął pan pod koniec, tak jak moja rodzina? Starałem się nie, jako wierny kibic reprezentacji. Miałem nadzieję, że po tej bramce kontaktowej padnie druga, a może i wyrównamy, no bo w piłce, jak to się mówi, dopóki piłka w kancelarii prezydenta grze, bramki są dwie, jest duża szansa. Natomiast skończyło się, jak się skończyło. W poniedziałek kolejny mecz, głowa do góry i trzymam kciuki za naszą reprezentację, żeby wygrała i dalej walczyła o pierwsze miejsce w grupie. Pan minister Błażej Boboży. A premier może jakieś? Premier to miał dawać premię. Był na meczu, ale miał minę minorową. Musiałem zaprosić ministra sportu i wtedy... Ale to premier obiecywał. No, pan jest członkiem rządu. Nie, pana premiera. Nic nie wiem o żadnych premiach. Natomiast bądźmy poważni. Chociaż rzeczywiście chyba śmiech i żarty są najlepszym wyjściem z tej sytuacji, której wczoraj doświadczyliśmy. Mnie najbardziej żal mojego syna 7-letniego, z którym się umówiliśmy, że razem obejrzymy ten mecz. Ja jeszcze tam coś właśnie przygotowywałem, ostatnie już jakieś tam działania domowe, jakaś herbata, a on tylko mnie wołał, tata już jest 1, potem tata już jest 2. No i w efekcie żeśmy tak obejrzeli to na smutno.
No bo niestety ten początek wybitnego trenera, to przecież nie bójmy się tego powiedzieć, bardzo słaby. Ale ja, ponieważ jestem z gruntu optymistą i zawsze też, zwłaszcza gdy chodzi o piłkę nożną, tym swoim drużynom, czy to klubowym, czy reprezentacji kibicuję, powiem tak, lepiej było przegrać wczorajszy niż poniedziałkowy. Poniedziałek z Almanią na PGE Narodowym w Warszawie. Pan Krzysztof Hetman, bardzo proszę, bo pan minister Poborzy tutaj bardziej na trenera zwraca uwagę, może ma problem z piłkarzami po prostu. Nie, chyba największym beneficjentem tego, co się wczoraj zdarzyło, jest Andrzej Gołota. Skończył się żarty o jego słynnej walce, którą zakończył po pierwszej rundzie, a po pierwszych trzech sekundach... pierwszej rundzie skończył, a po pierwszych trzech sekundach już leżał na deskach, więc myślę, że największym beneficjentem będzie tego Andrzej Gołota, ale już mówiąc całkiem poważnie. To piłkarze wychodzą na murawę. No przecież to nie trener puścił dwa gole w przeciągu pierwszych trzech minut. Z pewnością jest wybitnym trenerem. Trzeba dać mu kredyt zaufania, trzeba mu dać czas. Raptem miał trzy treningi, żeby się zapoznać, poznać w ogóle z piłkarzami, zrobić jakiś trening. Natomiast panowie muszą się wziąć kupę, mówiąc kolokwialnie. No to nie może tak wyglądać. Przecież oni grają w bardzo dobrych klubach. Ja do dzisiaj nie mogę tego zrozumieć, że faceci, którzy grają naprawdę w bardzo dobrych klubach, nie potrafią stworzyć zespołu. Przecież ci czescy piłkarze wyszli wczoraj w składzie o wiele młodszym i o wiele mniej doświadczonym niż nasz. Grają w o wiele gorszych klubach. Praktycznie rzecz biorąc, jakbyśmy się zapytali statystycznego polskiego kibica, czy zna jakiegoś czeskiego piłkarza, no to nie kojarzy żadnego, tak? A jestem z pewnością przekonany, że czescy kibice co najmniej dwóch, jak nie trzech piłkarzy polskich kojarzą. No, muszą się panowie jakoś wziąć w sobie i zacząć tworzyć zespół, bo niestety co trener, to niestety tak wygląda. Ale ja mam nadzieję, że pan Santosz jednak sobie z tym zadaniem poradzi, bo ma odpowiednie doświadczenie. A zwracam uwagę na wywiad rezerwowego bramkarza Łukasza Skrupskiego dla Przeglądu Sportowego, kiedy on, opowiadając o tych słynnych premiach, z których trochę się śmiejemy w czasie Mistrzostw Świata, powiedział, że oni się tak między sobą o te premie pokłócili, jeszcze zanim je w ogóle dostali, że grupkami między sobą nie rozmawiali. To a propos sytuacji w drużynie, pani Katarzyna Lubnauer, oglądała pani, kibicuje pani. Wychodzi na to, że miałam szczęście. Wracałam z Siemianowic Śląskich ze spotkania Donalda Tuska. Zaraz będzie o spotkaniu na Śląsku. Nie o to chodzi. Chodzi o to, ja nie chcę dalej opowiadać, tylko chodzi o to, że nie oglądałam w związku z tym tego meczu. Sądząc dobrze, po tym, co panowie opowiadają, się pani wychodzi piłkarzami. Na to, że pani... miałam szczęście. Natomiast być może kwestia tych premii miała znaczenie, bo ta atmosfera, rozumiem, w drużynie być może w dalszym ciągu nie jest najlepsza. Proszę państwa, przypominam, że to był początek eliminacji do Euro 2024, na którego finale będą premie, więc jeżeli piłkarze myśleli o premiach, to jeszcze nie jest ten moment. Pani Anna Maria Żukowska. No i mamy coś szczęścia do tych zagranicznych trenerów, tak mi się wydaje. I rzeczywiście zgadzam się z uwagą pana redaktora, że no, nie jesteśmy zespołem. To jest tak, że każdy jest pojedynczym gwiazdorem na boisku. Mimo, że rzeczywiście świetnie się spełniają, zupełnie jak pewnie i u was w koalicji, ale zostawmy te wycieczki. Premie tak, no, warto, żeby myśleć raczej o zwycięstwie, a o premiach dopiero w następnej kolejności. Bo jak się na początku myśli o pieniądzach, to chyba nie jest najlepszy motywator, bo ci piłkarze już chyba nie są osobami takimi, na których to robi aż tak potężne wrażenie motywacyjne. I to mówią, drodzy państwo, politycy, którzy mówią w kampanii głównie o pieniądzach, więc przejdźmy do tych pomysłów kampanijnych. Czy to będzie jakaś zasadnicza zmiana, czy to będzie główny projekt polityczny? Donald Tusk proponuje babciowe, to pytanie do pani Katarzyny Lubnauer, czy Platforma wchodzi, rozumiem, w wyścig na wydawanie pieniędzy, czy na obiecywanie pieniędzy. 1500 zł dla kobiet, które chcą wrócić po pracy do pracy po urlopie macierzyńskim i one te 1500 zł, które by dostały od państwa, mogłyby wydać na żłobek, na przedszkole, albo po prostu zostawić w rodzinie po to, żeby właśnie babcia mogła pomóc w opiece nad dziećmi. To ma być wasze 500+. Znaczy, propozycja Donalda Tuska, Koalicji Obywatelskiej, jest metodą na to, żeby kobiety wracały do pracy. 90% kobiet chce wrócić do pracy po urodzeniu dziecka, ale wraca do pracy tylko około 50%. Bardzo wiele z nich z powodu tego, że właśnie nie ma wyboru, dlatego że nie ma co zrobić z dzieckiem, które ma rok, dwa lata, czyli właśnie w tym wieku przedszkolnym. I chodzi o to, żeby właśnie w tym wieku przedszkolnym, czyli do 36 miesiąca życia dziecka, pomóc kobietom łączyć pracę zawodową z wychowywaniem dzieci. My mamy dramatycznie niską w tej chwili dzietność. Mamy dzietność na
poziomie 305 tysięcy urodzonych w zeszłym roku dzieci. Przypominam, że kiedy ten program 500+ ruszał, to pani minister Elżbieta Rafalska stawiała sobie taki cel 400 tysięcy urodzeń rocznie. Dokładnie, mamy 305. Przypomnę, że w 2015 było to 370 tysięcy dzieci, które się urodziły. W związku z tym to jest rozwiązanie, które po pierwsze ma działać od pierwszego dziecka, czyli wychodzimy z założenia, że nie będzie kolejnych dzieci, jeżeli się nie urodzi pierwsze. Po drugie, uważamy, że bardzo ważna jest ta aktywność kobiet, jest ważna. Po pierwsze, one chcą się często realizować zawodowo, czasami muszą się realizować zawodowo ze względów różnych zobowiązań również finansowych. Po drugie, dla nas jest bardzo ważne, że w przyszłości miały wypracowane emerytury. W tej chwili przerwa powodowana przez to, że kobieta nie wraca do pracy, powoduje, że te kobiety w przyszłości będą miały dramatyczne... Chcę panią jedną rzecz dopytać, zanim oddam do głosu. Czyli babciowe ma na celu kilka rzeczy. Po pierwsze, ma cel też taki gospodarczy. Pamiętajmy, że kobieta, która idzie do pracy... To już pani powiedziała, ja to rozumiem, żeby... produkuje to, z punktu widzenia dochodów do ZUS-u i do składki zdrowotnej około 1553 zł. Pani poseł, ja to rozumiem, że chodzi o to, żeby kobiety krajowej wracały na rynek pracy, żeby miały wyższe emerytury. Żeby decydowały ja rozumiem się na dzieci. Ale jeżeli państwo przyjmują takie założenie, że świadczenie to miałoby przysługiwać do czasu ukończenia przez dziecko 3 lat, to nawet jeżeli kobieta wróci w wieku, na przykład, kiedy to dziecko ma 2 lata, przez rok odbiera babciowe, no to w 3 roku zaczyna się problem, tak? Bo nie, dziecko dlatego, jest wciąż że, małe. Ale nie ma pan racji, dlatego że w Polsce jest wprowadzone prawo, wprowadzone to jeszcze przez rząd PO-PSL i kontynuowane dla następnych roczników przez rząd PiS-u, że gmina ma obowiązek zapewnić miejsce w przedszkolu. I miejsca w przedszkolach są, natomiast brakuje miejsc żłobkowych. Czyli to jest tak naprawdę na czas żłobkowy dokładnie, doświadczenie, dokładnie, tak? To świadczenie jest na czas żłobkowy, czyli albo na moment, w którym matka chce znaleźć miejsce w prywatnym żłobku, bo w publicznym nie ma, albo w momencie, w którym chce nianie, albo w momencie, w którym rzeczywiście minister... ktoś z rodziny, ta przysłowiowa babcia, chce pomóc i chodzi o to, żeby jej w pewnym stopniu zrekompensować. Pan minister, Boże, poproszę, to jeszcze odwołam się do pańskiego doświadczenia jako radnego miasta stołecznego Warszawy. Czy w Warszawie są miejsca w przedszkolach dla wszystkich dzieciaków? No bo jakby to się do tego sprowadza. Jeżeli babciowe ma pomagać w czasach, kiedy dzieci powinny być w żłobku, no to co będzie, kiedy dzieci powinny trafić do przedszkola po 3 roku życia? Są, bo muszą, bo tak przewiduje prawo. Natomiast i tu rzeczywiście dziękuję za to odwołanie do tego mojego doświadczenia samorządowego, bo gdy byłem burmistrzem odpowiedzialnym za oświatę w jednej z ważniejszych, takich peryferyjnych, ale istotnych pod względem liczby mieszkańców dzielnicy, czyli na warszawskim Bemowie, no to właśnie mierzyłem się jako burmistrz, który ma obowiązek wskazania rodzicowi miejsca w przedszkolu. Musiałem mierzyć się z tym wyzwaniem. No i Warszawa jest właśnie dobrym przykładem, że cóż z tego, że w skali miasta te miejsca są, ale wskazywanie rodzicom dzieci na przykład z Bemowa miejsca na Żoliborzu, w odległych dzielnicach jest gigantycznym kłopotem. No ale to oczywiście dochodzimy do pewnego problemu z rozbudową infrastruktury oświatowej, który dobrze, jest udziałem to Platformy przejdźmy Warszawy. Do tego babciowego. Natomiast tu, no właśnie, nie, to jest bardzo ciekawe. Ja przejrzałem i przeglądam te nowe propozycje Donalda Tuska i przestrzegam wszystkich państwa, zarówno tu w studiu, jak i naszych słuchaczy, przed tym, żeby w ogóle te propozycje Donalda Tuska traktować poważnie. Gdyż Donald Tusk jest politykiem o absolutnie zerowej wiarygodności. Nawet najkrótsza kwerenda, ja ją wykonałem, jeśli chodzi o różne programy i to, jak one były później realizowane w przyszłości, pokazuje, że to, co w tej chwili obserwujemy w przypadku Donalda Tuska czy Platformy Obywatelskiej, to jest coś, co w politologii nazywa się dobrym populizmem. Kiedy politycy, którzy na co dzień, tak uważałem Donalda Tuska, że jest liberałem, technoklatą, bezwzględnym takim zwolennikiem tych tendencji. Zaraz o tym powiem, bo przecież tylko do tego Donald dojdę. Czyli wierzy pan babciowe, nie wierzy pan, że Tusk jest zrobi? Nie, znaczy, tak? Nie, no, ale babciowe to po pierwsze w praktyce funkcjonuje. Mówiła o tym minister Socha w ostatnim tygodniu, bo jeżeli dodamy 500+, plus RKO... To też zostaje. A, no to... Chwilaczkę, to ja wytłumaczę naszym słuchaczom, bo teraz wersja Ministerstwa Rodziny jest taka, że w praktyce już dzisiaj obowiązuje taki dodatek, dlatego że jeżeli weźmie się 500 plus i pieniądze z rodzinnego kapitału opiekuńczego, to mamy kwotę, to mamy tą kwotę, o której mówi Donald Tusk. Ale proszę, zwróćcie państwo uwagę, z czym my mamy. Ale pani poseł, ja naprawdę nie przeszkadzałem pani, chociaż ciężko się czasem powstrzymać, proszę, więc proszę pozwolić i będzie, myślę, łatwiej nam wszystkim zrozumieć, o co tu chodzi. Donald Tusk, zarówno pierwszym
swoim programem mieszkaniowym, jak i teraz, no próbuje wchodzić w obszary, które były dotychczas mu całkowicie obce. A czyli może to są obszary, których obszary wam się coś szerokich, nie udało? Szerokich programów, przeciwnie, akurat potwierdzają to Polacy, że akurat programy społeczne Prawa i Sprawiedliwości ale są nie tym, nie mamy lepszej dzietności. Nam się chyba najbardziej. Ale nie mamy lepszej dzietności Ale słyszał pan, co powiedziałem? Ja powiedziałem programy społeczne, bo w przeciwieństwie do turboliberału z Platformy Obywatelskiej, ja uważam, że program 500+ jest przede wszystkim programem dobrze, społecznym. Dobrze, panie, ale byśmy się odnieśli do meritum. 1500 zł na dziecko do 3 roku życia, na opiekę nad nim, przez babcię, na żłobek. Tak. Tak. Zapytajmy, a skąd na to wziąć pieniądze? Bo dlatego, no właśnie, że bo Donald Tusk zawsze mówi tak. Proszę zwrócić uwagę, co się stało. Utrzymanie i rozbudowanie programów socjalnych Prawa i Sprawiedliwości. Z ostatniego tygodnia tylko. Darmowe dopłaty mieszkaniowe, dopłaty do wynajmu, 4-dniowy tydzień pracy. Nie no, 4-dniowy tydzień czyli pracy to, nie pojawi się poważnie. Czyli to, ale właśnie, no ale wszystko się nie pojawia poważnie. Na ostatnim spotkaniu w tym tygodniu Donald Tusk powiedział do jednego z uczestników, prawdopodobnie sympatyków czy członków Platformy Obywatelskiej, gdy go zapytał, a co z naszym sztandarowym, kiedyś liberalnym programem 3x15? A co Donald Tusk powiedział? No tamto hasło miało tylko znaczenie symboliczne. Chodzi o program 3x15 dotyczący podatku. Ostatnie zdanie, jeśli pan pozwoli. I dokładnie ja tak samo traktuję. U polityka, który ma zerową wiarygodność, traktuje te programy jako nic innego, jak wyborczy trik. Ostatnie zdanie. Już 3 razy powiedział pan ostatnie zdanie. Gdybym ja był małostkowy, to bym wypominał wszystkim politykom rozmaite projekty. A pamięta projekty, pan takie zdanie? Ja pamiętam 1 000 000 mieszkań ale na przykład. Pamiętam 1 000 000 samochodów elektrycznych. Pani Misze, dwa razy obiecać, to jak raz przyznać. Krzysztof Hetman, PSL, bardzo prawda? Proszę. Albo obietnice wiążą tych, którzy w nie wierzą. Panie Misze, to Krzysztof wszystko Hetman, mówili PSL, politycy proszę. Platformy Obywatelskiej. Nagrani. Krzysztof Hetman, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie redaktorze. Chciałbym tylko przypomnieć, że już w kampanii wyborczej 2019 roku jednym z postulatów programowych Polskiego Stronnictwa Ludowego było 1000 zł dla każdej kobiety, która chociażby wróciła na pół etatu po tym, jak urodziła dziecko, więc nie jest to jakiś temat nowy i odkrywczy. Te propozycje były już wcześniej. Ale trochę inaczej adresowaliście wtedy pomoc, prawda? No tak, no ale generalnie rzecz biorąc, pomysł sprowadza się do tego samego i PSL już to proponował w 2019 roku. Natomiast jeśli mówimy o w ogóle wsparciu rodzin, wsparciu kobiet, umożliwieniu im powrotu na rynek pracy, to tą politykę już rozpoczął Władysław Kosiniak-Kamysz, gdy był ministrem pracy i polityki społecznej, bo to za jego kadencji właśnie wprowadzono te rozwiązania związane z tym, że każde dziecko musi mieć miejsce w przedszkolu. Wtedy rozpoczął się boom na budowę żłobków. To wtedy wprowadzono Kosiniakowe 1000 zł przez 12 miesięcy dla każdej pani, bez względu na to, a wy podwyższyliście rolnikom. Ponadto prosił pan przed chwilą panią poseł Lubnauer, żeby pozwoliła mówić. Drodzy państwo, niech pan nie próbuje ze mną na taktyki tutaj się ze mną ścigać, bo może być panu bardzo przykro. Niech się pan ze mną na taktyki nie ściga. Ostrzegam pana, panie ministrze. Też pan studentów tak uczy? Każdy student może panu przerywać podczas pańskiego wykładu? Panie ministrze, pozwala pan bardzo długo. Dajmy powiedzieć Krzysztofowi Hetmanowi. Pozwala bardzo pan proszę. Tak studentom? Panów potyczki nie za bardzo interesują słuchaczy. Bardziej interesują słuchaczy i widzów panów pomysły polityczne, pan Krzysztof Hetman. Przepraszam, panie redaktorze, jestem chłopakiem ze Śródmieścia Lublina. Jak ktoś mnie zaczepia, to... Każdy jest chłopakiem albo dziewczyną skądś. Przejdźmy do meritum. To odpowiadam. W związku z powyższym te wszystkie programy społeczne rozpoczęły się właśnie od tego momentu, kiedy Władysław Kosiniak-Kamysz był ministrem polityki społecznej. Nadal mamy problemy z urodzeniami, panie ministrze. Oczywiście. Dlatego, jeśli mamy problemy z urodzeniami, dlatego PSL już kilka miesięcy temu wyszedł z propozycją programu mieszkaniowego, 1,5% stałego oprocentowania, jeśli chodzi o kredyt mieszkaniowy, 100 000 zł wkładu własnego, właśnie ze względu na poprawę, jeśli chodzi o kwestię
kwestie związane z demografią, bo mamy najniższe wskaźniki od II wojny światowej, jak wiemy doskonale, i to jest dramat i zapaść. I żaden program tak zwany społeczny, demograficzny, jakby go nie nazywać, w ciągu ostatnich 8 lat nie odniósł żadnego rezultatu, jeśli chodzi o obecną władzę, i widzimy to wyraźnie w statystykach. W związku z powyższym tych propozycji także Polskie Stronnictwo ma bardzo dużo w ramach koncepcji, swojej koncepcji uczciwego państwa, bo jeśli w ogóle chcemy pomóc młodym ludziom wejść w życie, to pierwsze, co, w czym musimy im pomóc, to właśnie jeśli chodzi o mieszkania, a później jak się pojawi potomek, to pomóc wrócić kobiecie na rynek pani pracy. Pani Anna Maria Żukowska, Lewica. Platforma Obywatelska obiecuje jednocześnie w tej chwili to 1500 zł babciowego. Pytanie, czy babcia będąca teściową mamy będzie płacić podatek dochodowy, bo nie jest w zerowej grupie podatkowej, tylko w pierwszej, czyli od 36 tysięcy będzie musiała zapłacić podatek od darowizny. Formalnie to jest... Tak słyszeliśmy w zapowiedzi. Ale jeśli pani pozwoli, to zostało nazwane babciowo, żeby to był fajny taki polityczny szyld. Natomiast w praktyce, tak jak mówi pan minister... Panie ministrze, to są polityczne szyldy. No. Ale zgadzamy się, panie ustawę, redaktorze, ale wyście ustawę o armii nazwali ustawą o obronie ojczyzny, bo to też lepiej wygląda. No, w polityce a takie rzeczy stosujecie. Wyszło minus, a było które? Natomiast realnie to nie babcia dostanie te pieniądze, właśnie, tylko one zostaną w rodzinie, pani Anna Maria Żukowska. Ale co to znaczy, że zostaną w rodzinie? Znaczy, słyszeliśmy wypowiedź Donalda Tuska, który mówił, że można je dać babci. Ale po kolei. To jest jedna rzecz. Kolejna rzecz to, że równocześnie Donald Tusk proponuje, że w mikro i nano przedsiębiorcy będą zwolnieni z płacenia zasiłku chorobowego już od pierwszego dnia, a w tych przedsiębiorstwach małych, nano, mikro, pracuje większość Polek i Polaków. I ZUS będzie w związku z tym musiał przejąć tę płatność. Więc to jest kolejne obciążenie ZUS-u. Kolejne obciążenie ZUS-u, które proponuje Donald Tusk, to jest jeszcze dosyć niesprecyzowane, ale propozycja odciążenia ze składki zdrowotnej przedsiębiorców. Tak, zmniejszenia składki zdrowotnej. No więc tutaj mamy te obciążenia. Tutaj równocześnie, jeżeli chodzi o zachęcanie kobiet do tego, żeby miały wyższą emeryturę, no to się zastanawiam, dlaczego nie chcemy zachęcać tych babci, bo przecież w innych wypowiedziach Donalda Tuska słyszeliśmy, zresztą słusznie, że jeżeli kobiety po przekroczeniu już wieku emerytalnego obowiązującego zdecydują się dobrowolnie zostać na rynku pracy, to każdy kolejny rok ich pracy, nie babciowego siedzenia z dzieckiem, opiekowania się, bez składek ZUS-owskich przecież, bo tylko to 500+ nie obejmuje tych składek, tak, nie będą od niego odprowadzane, to powoduje bardzo poważny wzrost emerytury, więc opłaca się jeszcze pracować, będąc już po przekroczeniu wieku emerytalnego, zwłaszcza kobietom. Ale pani chce powiedzieć, że Tusk obiecuje dla każdego coś miłego, tak nie za bardzo szacując koszty? Po pierwsze. Po drugie, to jest ze sobą wewnętrznie sprzeczne. Po trzecie, jeżeli chodzi o programy, które zachęcają kobiety do zostania, do powrotu do pracy, czy też w ogóle do mienia kolejnego dziecka, to takie programy w Europie nie zakładają tego, żeby zachęcać kobiety do szybszego powrotu do pracy. Nigdzie w Europie takiego programu nie ma. Takie programy to są programy, które są zgodne z ostatnią dyrektywą unijną Work and Life Balance, czyli zachęcanie do dzielenia urlopu obowiązkowego między oboje rodziców. Ta równowaga, która powoduje... No, ale w Polsce są takie regulacje, prawda? Ale to są regulacje takie jak na przykład w Islandii, gdzie jest 3 miesiące, czyli to musi być na przemian. I ten program spowodował, że Islandia ma w tej chwili największą dzietność w Europie. To są propozycje, które są propozycjami, które nie sprowadzają kobiety do takiej funkcji tradycyjnie opiekuńczej. Tylko powodowanie równowagi między opiekowaniem się przez ojca i przez matkę dzieckiem powoduje, że kobiety są bardziej chętne do tego, żeby mieć drugie dziecko, bo wiedzą, że ten ojciec, dobrze, ten facet się sprawdza. Dobrze, ale żebym ja dobrze zrozumiał, pani poseł, czy pani zdaniem to, że w Polsce nierealizowane jest taka, takie współopiekowanie się rodziców naprzemienne, że to jest powodem tak niskiej dzietności? To jest jednym z powodów. Drugim z powodów jest to, że dostępność do żłobków wynosi 9%. Tylko 9% polskich dzieci ma możliwość mienia miejsca w żłobku. No to jest skandaliczna no to jak rozumiem, Tusk tym programem chce odpowiedzieć właśnie na brak żłobku. Nie chcę odpowiedzieć na brak żłobku, dlatego że żłobki to jest inwestycja, to jest polityka publiczna, to jest coś, co z nami zostanie. Zbudujemy żłobek, on będzie służył przyszłym pokoleniom. Za tym, tylko skończę, żeby ta pomoc instytucjonalna wyglądała w ten sposób, żeby była pomocą, która jednocześnie zapewni inwestycje, bo te żłobki trzeba zbudować, jednocześnie zapewni miejsca pracy, w których przecież będą pracować osoby, które będą miały odprowadzane składki. Przypominam, że od tego 1500 zł nie. Pan minister Łukasz Rzepecki, Kancelaria Prezydenta. No, pan prezydent Andrzej Duda w procesie legislacyjnym, w momencie, kiedy wpływają projekty, jest ostatnim uczestnikiem. Jak słyszymy, są to tylko i wyłącznie na ten moment zapowiedzi.
Dobrze, ale momencie, czy w kancelarii prezydenta trwa takie myślenie, co zrobić z tym problemem demograficznym? Bo problem jest. W momencie, kiedy pojawi się projekt, kiedy uzyska on większość sejmową, parlamentarną, wtedy będzie pan prezydent podejmował ostateczne decyzje. No ale wie pan, przed wyborami się nie pojawi, to ja powiem, dlaczego nie może się pojawić taki projekt. Dlatego, że to jest projekt wyborczy. Tusk mówi, że będzie go realizował wtedy, kiedy będzie miał większość. Wie pan, panie redaktorze, Donald Tusk dużo mówił, obiecywał przed wyborami. W momencie, kiedy obejmował rząd, mówił, że nie będzie podwyższał wieku emerytalnego. Po objęciu rządu podwyższał wiek emerytalny. Wtedy też mówił, że to jest korzyścią dla ludzi pracy, ale zostawmy to. Ja powiem tak, oczywiście pan prezydent wspiera wszystkie projekty prospołeczne. Zależy mu na tym, żeby dzietność wzrastała, żeby dobrostan polskich obywateli wzrastał i czekamy na konkretne propozycje i wtedy będziemy podejmować ostateczne decyzje. Zawsze tak jest, jeśli chodzi o procesy legislacyjne. To jest niby projekt obywatelski, bo zostało zebrane 500 tysięcy podpisów pod nim, ale w praktyce jest to projekt Platformy dotyczący refundacji procedury in vitro. Gdyby taki projekt, tego się akurat wykluczyć nie da, zyskał w Sejmie większość, to pan prezydent go podpisał? Nie mam takiej wiedzy, czy pan prezydent by podpisał, jest jeszcze za wcześnie. W momencie, kiedy wpłynąłby taki projekt do Kancelarii Sejmu, on by był szczegółowo analizowany i wtedy pan prezydent w ciągu konstytucyjnego terminu podjąłby ostateczną decyzję. Zawsze są trzy drogi, panie prezydencie. Albo by podpisał, ja jeszcze nie jestem albo by... Panie redaktorze, oczywiście, przepraszam, ale może kiedyś. Nie mam. Redaktor natomiast... chciał kiedyś zostać, to się źle skończyło dla niego. Nie życzy panu. Ale też dużo dziennikarzy jest w polityce. Jarosław Kaczyński był kiedyś redaktorem naczelnym, Donald Tusk był wiceredaktorem naczelnym. Ja nie mam takich ambicji. Pytanie jest bardziej o to, czy prezydent jest zwolennikiem procedury in vitro, czy też nie. Jeszcze raz? Prezydent jest zwolennikiem procedury in vitro? Panie redaktorze, szczerze powiedziawszy, nigdy nie rozmawiałem z panem prezydentem na ten temat. Natomiast mogę powiedzieć, że w momencie, kiedy wpływają projekty obywatelskie, no to wtedy pan prezydent patrzy na to, że one są poparte konkretnymi podpisami, że dana osoba wyraziła chęć, żeby posłowie czy przedstawiciele organizacji pozarządowych reprezentowali ją w Sejmie podczas czytań. Zobaczymy, na jakim etapie finalnie zostanie on przeprocedowany i wtedy pan prezydent będzie pani tak jak wspomniałem podejmował ostateczną decyzję. Ma jeszcze ochotę odpowiedzieć co padło, ale to bardzo proszę krótko, bo mam jeszcze do pani jedno pytanie. Więc tak, oczywiście to jest uzupełnienie do RKO, czyli rodziny kapitału opiekuńczego i do 500+. Tamte zostają i dodatkowo to są pieniądze właśnie mobilizujące. Ile to będzie kosztować? Do tego. Kilka miliardów, to jest akurat tani dosyć program z bardzo prostego powodu. Są zachwyceni. Naprawdę? Są zachwyceni, na przykład była przecież opinia... mówią o ograniczeniu programów społecznych. Pan minister Boboże odwołuje się do takich liberalnych doradców z kręgu Grabowski, Żońca, to są główni doradcy uważają Platformy. Bardzo pozytywnie, dlatego że uważają, że to rzeczywiście zmniejszy tą lukę między zatrudnieniem kobiet i mężczyzn. Wojewódka. I teraz jest jeszcze jedna ważna... Drodzy Państwo. Proszę bardzo. Jeszcze jedna ważna rzecz. Zauważmy to, że wyraźnie pan Poboży na tyle się przestraszył tego programu, że jedyne, co miał do powiedzenia, to jest Tusk. Ale co już pani opowiada? To wie pani, to ja będę to kontynuował. Pani poseł, nazywaliście programy społeczne rozdawnictwem, a dziś proponujecie jak najwięksi populisty, rozdawanie wszystkiego. Zaraz się państwo pokusą. Mam dla państwa propozycję. I pani poseł, już mam... Program nawet tutaj w radiu wzbudził bardzo duże zainteresowanie pani, która tutaj pracuje, która powiedziała, że jest w szóstym miesiącu ciąży i czeka na taki program, bo ona musi szybko i chce wrócić do pracy. I czeka właśnie na pomoc państwa, która pozwoli jej załatwić, zorganizować opiekę. Tak jak pani zauważyła, czy babci, pani czy poseł, prywatnego, pani poseł, czy tak jak pani ministrze, chwileczkę. Tak jak zwróciła pani uwagę w wypowiedziach pana ministra Pobożego, pan minister Poboży kwestionuje wiarygodność Donalda Tuska, jeżeli chodzi o realizowanie obietnic. Rząd w tym tygodniu uczcił, drodzy państwo, pierwszy dzień wiosny, zrobił specjalną konferencję, na której oznajmił, że przetrwaliśmy zimę, że węgla nie zabrakło i wypominał Donaldowi Tuskowi to, że straszył, że węgla nie będzie, że będzie gigantycznie drogi, kilkaset... I dodajmy zaporę, która też miała nie powstać i według Donalda Tuska miała być wielkim wałem, a powstała w terminie i zabezpieczała naszą granicę. Mhm. Pani Katarzyna Lubnauer, no więc okazało się, że wyście jako opozycja przestrzelili w kilku sprawach ostatnio.
Zapora jest jednym z nich, zima i brak węgla jest drugą taką kwestią. Ostatnio jeździmy po Śląsku i dla mnie rzeczywiście dziwną sytuacją jest, w którym się okazało, żeby w Polsce zapewnić węgiel, to trzeba go sprowadzić i jak to Ślązacy po węgiel mieli jechać do Gdańska. Natomiast jeśli chodzi Ale węgiel był, mówiliście, że go nie będzie, a jest. Tak? Ale na przykład ostatnio chodził pan Donald Tusk po placu z wyciętym, pełnym lesie. Szukał pomidorów po 34 złote. Nie, szukał izer. Nie tutaj. Pół miliarda złotych. Pół miliarda złotych. Ale znalazł te pomidory po 34. Już zostały z budżetu państwa na milion samochodów elektrycznych, nie powstał. Dobrze, ale pani poseł, ja pytam panią konkretnie. Tak samo sam mieszkanie plus. Chwileczkę, sam wspomniałem samochody elektryczne, których nie ma, natomiast powtarzam, że on wykorzystuje to, że straszyliście brakiem węgla. No, węgiel lepszy, gorszy, jakiś jest. Rozmawiam z chlebem po 10 złotych. Przepraszam bardzo. Inflacja 18,4, przypominam, a w przypadku żywności, ale cukier jest 80% droższy niż rok temu. Natomiast ja chciałam powiedzieć jedną rzecz, że jak rozmawia się z Polakami, to bardzo wielu z nich mówi dwie rzeczy. Pierwsze, że kupowało węgiel tak drogo w tym roku, jak jeszcze nigdy, i to jest jedna rzecz. I rzeczywiście było to dla nich wyjątkowo drogie przedsięwzięcie. I drugą rzecz, którą mówią, że w tej chwili bankrutują kolejne firmy z powodu wyjątkowo wysokich cen gazu, w momencie, w którym ten gaz na rynkach światowych obniżył cenę. Przykład jest mleczarnia w Czarnocin, gdzie będziemy mieli problemy polegające na tym, już w tej chwili jest, że być może będzie przejęta, Czanków, tak ona się nazywa, dlatego, że właśnie dokładnie okazało się, że gaz dla niej wzrósł prawie 10-krotnie. W związku z tym polski rząd doprowadził do sytuacji, w której musieliśmy sprowadzać węgiel, mimo tego, że jesteśmy krajem, w którym kiedyś się produkowało najwięcej węgla, doprowadził do sytuacji, w której mamy wyjątkowo wysokie ceny gazu, mimo tego, że gaz spada na rynkach światowych i za to mamy bardzo wysokie zyski Orlenu, który rżną nas na marszach. Ja teraz będę absolutnie bezlitosny, bo dlaczego politycy Platformy mają zerową wiarygodność? Przerywać. Ja wynotowałem sobie w wypowiedzi pani posłanki Lubnauer obecnej tu w studio, która teraz tak ładnie mówi o tych programach społecznych, co ona sądziła o 500+. Panie Miszu, ale możemy chwileczkę, możemy o węglu mówić? Nie, ale wie pan co? To jest mega fajne. Panie redaktorze, proszę. Ale w tym wątku jesteśmy o programach społecznych. W 15 roku pani Lubnauer była przeciw 500+. W 16 była przeciw na pierwsze dziecko. W 17 mówiła, że 500+, ale moment. W 17 mówiła pani, że ten program ma wiele wad. Jeżeli chcą sobie państwo wypominać wypowiedzi, to ja zapraszam po programie, dobrze? Proszę o węglu. Pani Musza, chwileczkę. Proszę o węglu. Bardzo proszę, proszę o węglu. Węgla nie zabrakło, chociaż straszyli politycy Platformy Obywatelskiej na czele z Tuskiem, że zabraknie. W związku z tym ludzie nie zamarzali, tak jak chcieli to widzieć i na tym budować swój polityczny kapitał politycy Platformy. Benzyna nie kosztowała po 10 zł. Chleb nie był po 10 zł. Chleb akurat to bywa po 10 zł. Panie redaktorze, ja robię codziennie zakupy i kupuję codziennie chleb. Kosztuje 3,99. Dobrze, kupuje chleb pan mazowiecki. Paprykę, kupuje pan ogórki. Ale oczywiście robię zakupy osobiście w osiedlowym. Wszyscy czują, bo trudno nie odczuwać skutków brutalnej, okropnej agresji rosyjskiej na Ukrainę, która sprawiła, że wszystkie państwa przyfrontowe, zwłaszcza te, które mają euro, do którego też by chcieli nas zaprosić politycy Platformy Obywatelskiej, w zwiększonym stopniu odczuwają skutki inflacji. Proszę zobaczyć, co się dzieje na Łotwie, w Estonii, no, na Litwie. W krajach Unii Europejskiej to mamy dość wysoką inflację. No właśnie, dlatego przestańmy opowiadać, że inny kraj akurat Unii te jest aspekty, niższa. Ale jednocześnie mówimy teraz o tym, że Platforma Obywatelska przed czymś straszy, okazuje się, że to po pół roku nawet, czyli jeszcze przed wyborami. Polacy idą do sklepu i widzą. Że na tym dojadą do wyborów, nie, do kampanii wyborczej, a tymczasem, no przepraszam bardzo, najbliższa mi sercu kwestia zapory. To jest tak zapory na granicy. To jest tak kompromitująca sytuacja, w której Donald Tusk mówił, że ta zapora nie powstanie, a ona dziś realnie poprawiła bezpieczeństwo Polski, że tak naprawdę Donald Tusk powinien pan Krzysztof Hetman zamilknąć. Pan Krzysztof Hetman, bardzo jeśli proszę chodzi, PSL. Jeśli chodzi o węgiel, to sytuacja jest kuriozalna, ponieważ rząd premiera Morawieckiego każe się cieszyć Polakom tym, że przepłacili za każdą tonę węgla co najmniej 1000 złotych. To może wina jest wasza jako opozycji, że trochę przesadziliście z tymi zapowiedziami, że węgla nie będzie i że ludzie będą zamarzać. Nie, my jako PSL nie mówiliśmy, że węgla zabraknie. Mówiliśmy o tym, że doszło do zwiny rządu premiera Morawieckiego do sytuacji, w której Polacy zostali zmuszeni do zakupowania węgla nawet po tej dopłacie, po cenach o wiele wyższych niż wszędzie oferowane
stosowane w innych państwach w Unii Europejskiej, bo przypomnę, że chociażby w Czechach, parę kilometrów za granicą, tona węgla kosztowała 50% mniej niż po stronie polskiej. Czy latem 22 roku, kiedy rząd wprowadzał embargo na węgiel z Rosji, to byliście za, czy w kwietniu, przepraszam, to byliście za czy przeciw? Bo ja mam wrażenie, że opozycja mówiła śmielej premierze, a potem się okazało, że krytykowała rząd. Już panu odpowiadam. Oczywiście, że byliśmy za, jak za każdym paliwem kopalnym, które Polska sprowadzała z Rosji. Natomiast proszę zwrócić uwagę na to, że cała Unia Europejska wprowadziła embargo na węgiel, tylko wszystkie państwa w Unii Europejskiej wprowadziły to embargo od 15 sierpnia. Później wprowadziły. Dały sobie czas na to, żeby w normalnych warunkach rynkowych, a nie przepłacając nie wiadomo za byle co, ściągnąć tego węgla odpowiednią ilość i zabezpieczyć swój kraj, jeśli chodzi o te potrzeby. Rząd premiera Morawieckiego zrobił to z dnia na dzień, a jeszcze wcześniej, przez kilka ładnych wcześniej lat, to jest strasznie niewygodne dla rządu premiera Morawieckiego, uzależnił Polskę od ruskiego węgla, bo ściągał go na potęgę i podwoił, a nawet potroił ilość węgla ściąganego z Federacji Rosyjskiej w stosunku do tego, co było przed 2015 rokiem. Spółki Skarbu Państwa generalnie nie korzystały, ale korzystały w ograniczonym zakresie z rosyjskiego węgla. Korzystały spółki Skarbu Państwa, odpowiedziało na to potwierdzenie, odpowiedź na interpelację posła Bejdy z Ministerstwa Aktywów Państwowych. Wielokrotnie już to pokazywaliśmy w przestrzeni publicznej, tą odpowiedź. Spółki Skarbu Państwa także kupowały węgiel. Pani Anna Maria Żukowska, Lewica. Natomiast trzeba pamiętać o tym, tak jak powiedziałem na początku, puenta tego jest taka. To jest szczyt hipokryzji. Rząd premiera Morawieckiego każe się cieszyć Polakom, że ich, krótko mówiąc, oszukał na każdej tonie węgla na 1000 zł. Pani Anna Maria Żukowska. No, rząd Prawa i Sprawiedliwości nakręcił taką mańkę spekulacyjną, jeżeli chodzi o węgiel, dlatego że straszył ludzi, że za chwilę te ceny będą tak duże, żeby kupowali to teraz szybko, natychmiast w wakacje. I te ceny były dużo wyższe niż w porównywalnym okresie ich w krajach sąsiednich już tu wymienionych. W związku z czym, no, jak straszy się, że będzie po 3000 tona, no to ludzie kupowali po 2-2,5, chociaż to było warte 1000. To jest nieprawda. I przepłacili. I dobrze o tym wiedzą. I wam to zapamiętają. Natomiast oczywiście jest prawdą, że przecież nawet taka maskotka powstała, takiego węgielka, bo generalnie byliście tym rządem, który strasznie popierał węgiel jako główne źródło energii i nie mieliście w ogóle żadnych planów od tego, żeby od nie, gdybyście gazu, wcześniej przeszli na źródła odnawialne, to bylibyśmy w o wiele lepszej sytuacji, potrzebowalibyśmy tego węgla dużo mniej, gdybyśmy mieli energię taką jak z wiatraków, z fotowoltaiki, inne źródła energii odnawialne, pompy ciepła, biogazownie. I dopiero jak wam wojna zajrzała w oczy, to się zorientowaliście, że nie można bazować na węglu. Państwa, ja mam do pana ministra Łukasza Rzepeckiego prośbę o komentarz do słów pani minister, zresztą od klimatu, ale klimat to jest właściwie druga strona energii. Pani minister Anna Moskwa pojechała w ramach kampanijnych spotkań Prawa i Sprawiedliwości do Kozienic, gdzie jest też duży zakład Polskiej Grupy Energetycznej, i powiedziała tak oto, bardzo proszę. My niestety nie możemy odebrać paszportów tym, którzy w Brukseli kłamią i działają przeciwko Polsce. Nie ma takiego narzędzia, ono byłoby niezgodne z prawem europejskim, chociaż pewnie wielu z nas taką pokusę by miało. Bo jeżeli ktoś jedzie za granicę i szczuje przeciwko swojemu państwu, to pytanie, czy jest jeszcze godzin, żeby stać pod biało-czerwoną flagą. Nie widzę tego w innych państwach. To jest nasza ta zła, paskudna, opozycyjna specyfika, ale bierzemy na warsztat, do przemyślenia, przekażę panu ministrowi Ziobrze, żeby przemyślał jakieś instrumenty prawne dla tych, którzy szkalują Polskę. Oczywiście mamy wszyscy wolny dostęp do sądów, możemy złożyć indywidualny wniosek, ale rozumiem, że pan mówi o czymś skutecznym, automatycznym, co by zadziałało. Ja nie interpretuję, oddaję głos bezpośrednio panu ministrowi Łukaszowi Rzepeckiemu. Co pan sądzi na temat tej wypowiedzi? Na forum europejskim, szanowni państwo, ale nie forum europejskie, odbieranie paszportu. Powinniśmy być jak jedna pięść, powinniśmy wspierać Rzeczypospolitą. Dobrze, ale i walczyć o jej interesy jak lew. Tak to czyni pan prezydent Andrzej Duda. Bo dla pana prezydenta... Nie możemy, panie ministrze, chwileczkę, wie pan, o co pytam. My niestety nie możemy odebrać paszportów tym, którzy w Brukseli kłamią i działają przeciwko Polsce. Nie mamy takiego narzędzia, chociaż pewnie
pewnie wielu z nas miałoby taką pokusę. Widzi pan taką możliwość odbierania no, krytyką rządu? Panie redaktorze, po pierwsze, wie pan, że to jest niezgodne z prawem. Po drugie... Dlaczego pan minister? No minister rządu... Minister rządu o tym mówi. Po drugie... Figura retoryczna. Po drugie, w kampanii wyborczej, czy w prekampanii wyborczej, w okresie, można powiedzieć, w roku wyborczym, dużo różnych rzeczy się mówi. Natomiast przejdźmy do konkretów. Nie, panie chwileczkę, to jest konkret. Czy są godni stać pod biało-czerwoną flagą? Pyta minister rządu RP. Życzyłbym sobie, żeby politycy opozycji na forum międzynarodowym wspierali wspierali polski rząd. A teraz przejdźmy do drugiej części tego równania. Bezpieczeństwo militarne, żywnościowe, energetyczne, rzeczywiście. Drodzy państwo, przejdźmy do drugiej części tego równania. Rozumiem, że pan ma takie chwileczkę oczekiwania wobec opozycji. A czy ma pan jakieś oczekiwania wobec członka rządu, który mówi takie słowa? Tylko silny głos wszystkich elementów. Panie pytam pan o wypowiedź pani Moskwy. I opozycji, ale pani poseł, ja pani nie przerywałem. I opozycji, i głosu rządowego, i prezydenckiego, tych trzech komponentów, doprowadzi do sytuacji, że chociażby zostaną odblokowane środki czy pan odbierałby paszporty krytykom rządu, nawet tym, którzy szkalują Polskę w Brukseli, tu używam cytatu. Chciałbym, jeszcze raz to powtórzę. Chciałbym, żeby polskie sprawy były załatwiane w Polsce, a nie żeby były przenoszone na minister rządu RP może mówić o odbieraniu obywatelstwa tym, z którymi politycznie się nie zgadza? Panie redaktorze, jak to jest, że politycy partii opozycyjnych jeżdżą do Unii Europejskiej, rozmawiając z przedstawicielami Komisji Europejskiej i tak naprawdę atakują Polskę, atakują polski rząd, atakują prezydenta, atakują demokratyczne państwo prawa. Czy z tego mówiąc, że w Polsce na przykład nie ma demokracji. Dobrze, nie jesteśmy praworządnym krajem. Czy z tego powinien być wywodzony wniosek, że można rozważać wprowadzenie przez pana ministra Ziobrę instrumentu automatycznego pozbawiania ich paszportu? Ale panie redaktorze, wie pan, że jest to niezgodne z prawem i wie pan, że w czasie... Czyli pani minister wyborcom w Kozienicach mówi o rzeczach niezgodnych z prawem. Na tą chwilę tak. A dlaczego? Pan Błażej Poboże. Ja bym chciał drwić, to bym powiedział, że pan Błażej Poboże, akurat w sprawie paszportów ma najwięcej do powiedzenia, bo to MSW wydaje. Pan minister Błażej Poboże, bardzo proszę. Bardzo proszę. Ale potraktujmy to poważnie. Dobrze, potraktuję to poważnie i dziwię się, rozumiem to mrugnięcie okiem do wyborców, ale czy to było mrugnięcie okiem? Znaczy nie, mówię o tym, co teraz zrobiliście państwo. Przecież to jest oczywiste, że wypowiedź pani minister jest pewną figurą retoryczną, odpowiedzią na pytanie z jednego z uczestników i dokonując tego typu egzegezy, to naprawdę nad wypowiedziami, które padają z ust Donalda Tuska, które są również często figurami retorycznymi, też trzeba byłoby Ja bym, panie ministrze, chwileczkę, jeśli pan pozwoli. Z reparacji, gdyby słuchać Donalda Tuska. Panie, ale wie pan, a pan znowu o Tusku, nie, chwileczkę, jeśli pan pozwoli, bo pan powiedział, że to była odpowiedź na pytanie, mogliby państwo pomyśleć, że to było pytanie, czy pozbawiać opozycję obywatelstwa. Nie, było chwileczkę. Pytanie, jak reagować na tego typu haniebną postawę. Mówi pan nieprawdę. Ja byłem przygotowany, że pan to zrobi. Mam do pana bardzo dokładnie proszę. To pytanie. Proszę. Właśnie, mówi co zadał, pytający proszę, tak. Bez, co zadał ten pan? Chwileczkę, panie pośle. Bo to jest bez żadnego kontekstu pada pierwsze pytanie. Właśnie. Jeżeli w sądzie świadek powie nieprawdę, to grożą mu 3 lata więzienia. Natomiast panowie dżentelmeni, którzy kłamią i oszukują, nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za kłamstwa. Jak to w ogóle jest? Nie pada słowo haniebny, nie pada słowo opozycja. Ale... On jeszcze później zabrał głos, ale ten człowiek. Dyskusja jest o tym, jak zachowują się politycy opozycji na forum europejskim. Nie było takiej dyskusji. Ten pan na tym spotkaniu zadał bardzo proste pytanie. Krzysztof Hetman. On zadał bardzo proste pytanie. Jemu chodziło o to, czy osoby, które
kandydują z jednej partii, a następnie zmieniają w trakcie kadencji barwy polityczne, czy co się powinno z takimi osobami zrobić? Bo on pytał, uważa, że to jest kłamstwo. To ja znowu, bo chcę być precyzyjny, on dopytał. Proszę bardzo. Nie tylko właśnie europosłowie, ale i obywatele polscy, którzy zmieniają swoje poglądy. On tak później powiedział. Ale dokładnie tak. Jemu później, po tej odpowiedzi pani minister Moskwy. W trakcie jej wypowiedzi ten pan zabrał właśnie jeszcze raz zabrał głos, tak jak pan cytuje. Więc jemu chodziło o polityków, którzy uważają, że kłamią, zmieniając później barwy polityczne i co z tym zrobić. Więc to pokazuje, po pierwsze, że albo pani minister Moskwa nie zrozumiała bardzo prostego pytania, co niezbyt o niej dobrze świadczy jako o osobie, która sprawuje funkcję ministra, albo jest tak przepełniona nienawiścią do polityków opozycji, że każdą sytuację próbuje wykorzystać do szczucia i mowy nienawiści. Ale pana chcę zapytać o jedną rzecz. Jedna czy pan osobiście, pan odbiera to osobiście, bo pan jest europosłem, który często krytykuje także w Brukseli i w Strasburgu działania polskiego rządu. Czy pan odbiera jej wypowiedź także jako wypowiedź pod pańskim adresem? Nie odbieram tego osobiście, bo to jest mowa rodem z Białorusi i z Rosji, bo w Europie dzisiaj są tylko dwa kraje, które chcą odbierać paszporty ludziom, które mają inne zdanie niż obecna władza. To jest tylko i wyłącznie Białoruś i Rosja. I to jest takie myślenie rodem stamtąd. Proszę pamiętać o tym, że mamy właśnie, jeśli panowie mówią, że mamy praworządność, jeśli mamy demokrację, pluralizm, a nie mamy? to ja mam prawo do krytyki rządu premiera Morawieckiego. Mam prawo, jeśli pani Moskwa uważa, że osobom, które mają inne zdanie i krytykują rząd premiera Morawieckiego i trzeba byłoby im odbierać paszporty, to się przenieśliśmy w zupełnie inne czasy. Niedawno w tym kraju był taki system, który odbierał Polakom paszporty. Mało tego, to także była Moskwa. Katarzyna Lubnauer. Rzeczywiście, mieliśmy w PRL-u taką sytuację, jak żołnierzom Andersa odbierano obywatelstwo, paszporty. Jak mieliśmy czas z 68 roku, kiedy pani Żydom, który... Pani poseł, ale to nie, proszę, to jest... ale miarkujmy porównania. Pani poseł, przepraszam, ale to są dokładnie tego typu porównania. Ale 68 rok, naprawdę... No przecież dokładnie to takie hasła padały, żeby wrogom, przeciwnikom... Straciła pani naprawdę okazję do tego, żeby się nie odzywać i milczeć w tym temacie. To, co w tej chwili pani powiedziała, jest tak grubym skandalem. Coś zrobić, żeby pan poboże przez chwilę chociaż zamiast. Tak, tylko że ja jako prowadzący dyskusję powiem, że to nie ma żadnego porównania z tym, jak traktowano żołnierza Andersa i nie ma porównania z 68 rokiem. Jeszcze nie ma na razie tego prawa. Znaczy, pani ma prawo tak uważać, a ja jako prowadzący dyskusję staram się to sprowadzić do jakby zdrowego rozsądku. To nie ma nic wspólnego z 68 rokiem i żołnierzami Andersa. Zauważmy jeszcze jedną rzecz. Pan poboże powiedział, że nie ma prawa do krytyki. To nie jest krytyka Polski, jeżeli już, tylko krytyka rządu. 38 rezolucji Polska, w Parlamencie Polska Europejskim przeciwko Polsce. Rządu, pani środowisko to zrobiło, PiS, naprawdę. Pani Karolina, zaraz panu oddam. 38 Polska rezolucji. Polska to nie PiS, PiS to nie Polska. Jeżeli mamy do czynienia z rządem, który uważa, że on jest całą Polską i odbiera prawa obywatelskie, bo to, co robi pani Moskwa, wszystkim, którzy go krytykują, no to zdajmy sobie sprawę, że za moment wszyscy wyborcy, którzy głosują nie odbiera na innego żadnych niż praw. PiS, chcą odebrać, nie potrafią powiedzieć bardzo jasno, panowie z PiS-u, że potępiają tego typu słowa. Bo tego typu słowa wymagają jednego, potępienia. Nie ma żadnych wątpliwości, że w tej chwili mamy sytuację, w której przez rządy PiS-u Polska może stracić ogromne środki europejskie. Już nie tylko KPO, ale również Fundusz Spójności. Nie ma pani takie wrażenie, bo ja obserwuję też wypowiedzi Donald Tusk. I próbujecie państwo, jeśli pani pozwoli, 10 nie byliście na Śląsku i tam właściwie na każdym spotkaniu Donald Tusk mówił dość jasno. Cela plus, wsadzę. To język miłości, panie redaktorze. Czy nie ma pani wrażenie, że jakby ja jestem krytyczny, mówiąc najoględniej wobec wypowiedzi pani minister Moskwy. Natomiast nie ma pani wrażenia, że po waszej stronie też jest jakiś rodzaj odpowiedzialności za zaostrzenie retoryki. Tego oczekują od nas wyborcy, żebyśmy powiedzieli bardzo jasno, że wszystkie afery PiS-u rozliczymy. No to może Villa wyborcy PiS-u oczekują, NCBR... żeby wam odbierać paszporty. Nie, zauważmy jedną rzecz. My mówimy zawsze, że będzie to zgodnie z zasadami prawa, z niezależna prokuratura, niezależne sądy. Jak chce pani wyprowadzić z NBP-u zgodnie z zasadami prawa prezesa? Nie mam żadnych wątpliwości, że jeżeli są kółko afery, każdego pani dnia praktycznie dowiadujemy się o kolejnych aferach. Jak to nie jest NCBR, to dowiadujemy się, że Lotos kupował za 7 milionów kombinezony. Dobrze, ale nie, chwileczkę, nie wchodźmy w jakieś... I o tym mówi Donald Tusk. Anna Maria Żukowska. Rozliczenie. Anna Maria Żukowska, bardzo Udziałem proszę. Byłych, panie ministrze, zaraz oddam panu głos. Skarbu. Anna Maria Żukowska, Lewica, bardzo proszę.
To, jakie kto sobie dobiera metafory i z czym te metafory się kojarzą odbiorcom, odpowiada za to tylko sam używający tych metafor. I co, nie, przepraszam, ja jako prowadzący jednak, się... są jednak pewne hasła, które są, wydaje mi się, święte. Jeżeli ktoś porównuje do żołnierza Andersa do 68 roku, to ja jestem też od tego, żeby nadać temu odpowiedni kontekst. Anna Maria Żukowska. Anna Maria Żukowska. To jest retoryka Moczarowska 68 roku i jest skandaliczna. Ja zupełnie nie rozumiem, dlaczego minister polskiego rządu się nią posługuje, bo po prostu pytanie jest, po co? Po co w ten sposób mówić, skoro sama pani minister w swojej wypowiedzi mówi, że to jest niemożliwe, bo to jest niezgodne z prawem, to po co to wywoływać? Czy to jest naprawdę takie rzucanie wędki tym, którzy chcieliby jakiegoś rewanżyzmu, którzy chcieliby na prawdę, żebyśmy przestali być narodem, bo ja mam wrażenie, zresztą widać to w państwa wypowiedziach, no naprawdę trudno jest sobie wyobrazić, że jesteśmy jednym narodem, kiedy słucha się takich wypowiedzi. I państwa z Prawa i Sprawiedliwości i czasami jak słucham Donalda Tuska, to też mam takie wrażenie. No naprawdę, mamy wojnę u granic, musimy się zjednoczyć, to musi nastąpić po wyborach i zrobi to tylko opozycja, dlatego że wy z Prawa i Sprawiedliwości mieliście taką szansę, bo Polacy dali wam mandat w wygranych wyborach. Opowiadaliście i sprowadzenie wraku, i rozliczenie tego wszystkiego, i mówiliście dużo o patriotyzmie. Natomiast mieliście prawie 8 lat i to się nie udało. Stworzyliście jeszcze większe podziały w polskim społeczeństwie, co służy komu? Putinowi służy. Dlatego tylko my możemy spowodować, że będzie można siąść przy stole rodzinnym w Wielkanoc i ludzie się nie będą żarli bez przerwy o politykę. Pan Błażej Poboży, chciałbym pana też merytorycznie zapytać, bo w pierwszej wypowiedzi twierdził pan, że to jest żart albo odpowiedź na pytanie z sali. Pytanie z sali wcale nie dotyczyło polityków opozycji, więc chcę zapytać, czy takie pani słowa, panie ministrze, czy takie słowa przystoją członkowi rządu Rzeczpospolitej Polskiej? Takie słowa, jakich użyła pani minister Anna Moskwa? Nie użyłbym takich słów, zwłaszcza, że jak słusznie pan powiedział, jako osoba, która jest odpowiedzialna, może i najbardziej zorientowana w temacie polityki, nazwijmy to paszportowej, takie rozwiązania są po prostu niemożliwe. Natomiast proszę zrozumieć jedno, że jeżeli Polska jest w tej chwili głównym państwem, które pomaga naszym sąsiadom w tej w zwalczaniu konsekwencji tego brutalnego najazdu. Przy poparciu opozycji. Tak. Czy zależy. No w większości opozycji. Dobrze. Wszystkich siedzących tu przy stole. Dobrze, niech tak będzie. Niech tak będzie na chwilę, bo nie chcę, żebyśmy poszli znowu gdzieś w bok. Jednocześnie blokowane są przy udziale opozycji, polskiej opozycji na czele z Platformą Obywatelską, bo ona była współautorem 38 antypolskich rezolucji w Parlamencie Europejskim. To wy blokowaliście pieniądze i blokujecie pieniądze swoimi działaniami. To proszę zrozumieć, że niektórym puszczają pewne emocje. Ja powiem więcej. A nie ma pan wrażenia, że wasi koalicjanci Solidarnej Polski też wiele zrobili, żeby pieniędzy z KPO nie było? Nie. Co więcej... mówię, że nie, mam wrażenia. Natomiast powiem panu tak, jak słucham tego przepełnionego goryczą, nienawiścią, złośliwością języka, którym mówi Donald Tusk na każdym swoim stand-upie, czy jak to nazwać, to co on w tej chwili robi jeżdżąc po Polsce, to proszę mi wiedzieć, mnie się też cisną mocne słowa. No to proszę ich użyć, jakie? Natomiast właśnie z uwagi na to, że jednocześnie jestem... członkiem rządu i politykiem aspirującym do funkcji parlamentarnych, powstrzymuje się. I na ten język nienawiści Donalda Tuska nie odpowiem językiem nienawiści. Wie pan, co pan powiedział? Pan powiedział mniej więcej tak. Czy zasugerował? Ja w sumie myślę tak jak Moskwa, tylko nie wypada ministrom tak mówić. Bo chce być posłem, to dlatego pan to powiedział. Nie, powiem panu tak. Uważam, że działalność polskiej opozycji jest kompletnie inna niż na przykład działalność opozycji w Estonii, dobrze, chwileczkę. Na Litwie, w Finlandii, gdzie jest całe zjednoczone społeczeństwo i klasa polityczna wobec sytuacji problemów, które ma w tej chwili państwa. W Finlandii, Estonii, Litwy, Łotwy mówią w ten sposób o swoich konkurentach politycznych? Ale już powiedziałem, że nie użyłbym takiego sformułowania i traktuję je jako pewną figurę retoryczną, będącą efektem dużych emocji, które wyzwalają się na tego typu spotkania. Ostatnie zdanie, pan Krzysztof Kępa. Ja podam państwu, podam naszym słuchaczom, widzom przykład.
Jeśli pani Moskwa chce odbierać mi paszport za to, że ostatnio na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego upomniałem się o rolników protestujących, którzy są w dramatycznej sytuacji i mówiłem o tym z trybuny w Parlamencie Europejskim, o tym, że trzeba im natychmiast pomóc, do jakiej katastrofy doprowadziła polityka rządu premiera Morawieckiego, że komisarz Wojciechowski, którego PiS tam wysłał, nic dla nich nie robi. Jeśli pani Moskwa chce mi odbierać paszport za to, że będę się upominał o ludzi, którzy znaleźli się w dramatycznej sytuacji, którzy grożą samobójstwami, bo to słyszałem od nich w czwartek na spotkaniu, bo spotkałem się z rolnikami, to proszę bardzo, niech wprowadza standardy białoruskie i rosyjskie, niech wprowadza, niech mi odbiera paszport, to, ale niech pamięta o jednym, to też jest figura retoryczna. Nie uciszy i ani tyle. Mnie, ani żadnego innej osoby, która będzie się upominała o ludzi w tym kraju. Pani minister Moskwa, tak jak zapewnia pan minister Poborzy, nikomu paszportu nie odbierze. Krzysztof Katon, PSL, Łukasz Rzepecki, kancelaria prezydenta, Katarzyna Lubnauer, Koalicja Obywatelska, Anna Maria Żukowska, Lewica, Błażej Kubowski, Sprawiedliwość, byli moimi państwa gośćmi. Dziękuję bardzo. Pytania, których nie boimy się zadać. Odpowiedzi, które mają znaczenie. I tematy, którymi żyje cała Polska. To był szósty dzień tygodnia w Radio Z. Powtórkę obejrzyj w onet.pl, na radioz.pl i posłuchaj w Radio Z.